Dzień dobry. Podczas dzisiejszej prezentacji omówię strefę adresu wydawniczego. Strefa adresu wydawniczego obejmuje miejsce wydania, produkcji lub dystrybucji, nazwę wydawcy, producenta i bądź dystrybutora, datę wydania, produkcji i bądź dystrybucji, miejsce druku lub wytworzenia, nazwę drukarni lub wytwórcy, datę druku lub wytworzenia. Podstawowym źródłem danych dla strefy adresu wydawniczego, strefy publikacji, produkcji, dystrybucji jest cała publikacja z zachowaniem następującej kolejności źródeł. Oczywiście na początku strona tytułowa lub jej substytut. Drugie, strona redakcyjna, metryka książki, jej okładka, inna część książki. Elementy strefy adresu wydawniczego, strefy publikacji, produkcji, dystrybucji podaje się w następującej kolejności. 1. Miejsce wydania, produkcji i bądź dystrybucji. Nazwa wydania, producenta i lub dystrybutora. Data wydania, produkcji i bądź dystrybucji. Miejsce druku lub wytworzenia. Nazwa drukarni lub wytwórcy. Data druku lub wytworzenia. I tutaj mamy przykładowe schematy układu takich elementów, od najprostszego, najczęściej spotykanego, miejsce wydania, nazwa wydawcy, data wydania. Przez miejsce wydania, nazwa wydawcy, data wydania, no tutaj mamy dwa miejsca wydania na przykład. Ale mamy też przykłady, gdzie dosyć częste przecież, gdzie jedno miejsce wydania towarzyszy dwóm nazwom wydawcy. Przy wystąpieniu jednej daty wydania. Bardziej skomplikowane miejsce wydania, nazwa wydawcy, data wydania, miejsce druku, drukarni, nazwa drukarni, data druku itd. itd. To przykładowe konfiguracje. Miejsce wydania, nazwa wydawcy oraz data wydania są elementami obowiązkowymi opisu bibliograficznego. Miejsce druku, nazwę drukarni oraz datę druku podaje się w opisach książek wydawanych do 1945 roku, o ile informacje te występują w książce. Informacje związane z drukiem podaje się dla książek wydanych po 1945 roku jedynie w celach identyfikacji, na przykład gdy w książce brak informacji o miejscu wydania i wydawcy. Jeżeli poszczególne elementy tej strefy występują w różnych źródłach informacji, w adresie wydawniczym należy połączyć informacje z różnych źródeł. Ponieważ najważniejszym źródłem jest strona tytułowa lub jej substytut, dane przejęte ze strony tytułowej lub jej substytutu należy podawać w pierwszej kolejności. Jeżeli na stronie tytułowej, w miejscu zwyczajowo zarezerwowanym dla adresu wydawniczego, zamiast informacji dotyczących publikacji książki umieszczono informacje dotyczące imprezy, czy wydarzenia związanego z jej powstaniem, np. miejsce i czas konferencji w przypadku publikowania materiałów konferencyjnych, a w innych źródłach danych, np. na stronie redakcyjnej zawarto informacje dotyczące procesu publikacji, dane z adresu wydawniczego traktuje się jako dodatek do tytułu, natomiast w strefie adresu wydawniczego podaje się faktyczne dane dotyczące publikacji książki. No i tutaj mamy właśnie przykład tego typu. A więc na stronie tytułowej mamy w miejscu zwyczajowo zarezerwowanym dla adresu wydawniczego mamy rzeczywiście nazwę miejscowości Karpacz. No ale naszą czujność powinno wzbudzić ten przedział dat, czyli 24-27 września 2019 roku. Na stronie redakcyjnej mamy ISBN. I proszę zobaczyć, że w przypadku tej publikacji wszystkie dane, które znalazły się w strefie adresu wydawniczego, znalazły się w kwadratach, w nawiasach kwadratowych. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019 rok. No i wytłumaczono się z tego w polu 500. Miejsce wydania i nazwa wydawcy na podstawie serwisu ISBN. Rok wydania na podstawie daty wpływu egzemplarza obowiązkowego. Jeżeli w książce brak jakiejkolwiek daty związanej z procesem wydawniczym lub prawami autorskimi, obowiązkowo podaje się ustaloną
lub przybliżoną datę wydania określoną na podstawie zawartości książki lub źródeł spoza niej. Na przykład na podstawie katalogu wydawniczego, bibliografii, informacji o premierze lub zapowiedzi książki, daty wpływu egzemplarza obowiązkowego, czasu aktywności wydawcy lub autora, daty cenzury lub imprimatu. Tak ustaloną datę wydania ujmuje się wraz z określeniem towarzyszącym w nawias kwadratowy. I tutaj mamy kolejną pozycję. Bitwa na drobiowe smaki. Co powinieneś wiedzieć na temat drobiu? No i proszę zobaczyć, że w tej publikacji nie mamy żadnej daty wydania oraz wydawcy. Mamy tutaj tylko na stronie redakcyjnej skład i druk. No i ISBN. Miejsce dystrybucji podaje się w strefie adresu wydawniczego, jeżeli miejsce wydania oraz nazwa wydawcy są nieznane. No i tutaj proszę zobaczyć, w polu 260 mamy Sochaczew, Intertest, no i 2019 oczywiście data wydania przybliżona. Nie znamy tej daty wydania, ustalono ją na podstawie daty wpływu egzemplarza obowiązkowego. W przypadku książek wydanych na terenie Polski obowiązkowo należy sprawdzić właściciela ISBN z kodem kraju 83 w bazie polskich wydawców w serwisie EISBN. Dane wprowadzone do opisu na podstawie serwisu EISBN ujmuje się zawsze w nawias kwadratowy i wyjaśnia w strefie uwag. No i tutaj mamy kolejną taką publikację. Proszę zobaczyć, że w przypadku tej publikacji nie mamy żadnych informacji o tym, skąd pochodzi ta książka, jaki był jej proces wydawniczy. Dlatego też pole 260 ustalono na podstawie serwisu ASB. Nazwę miejsca wydania przejmuje się w formie występującej w źródle danych. Uwzględnia się przyimki przed nazwą miejsca wydania, podobnie jak towarzyszące im słowa lub wyrażenia związane z nazwą miejsca wydania i niepowiązane składniowo z nazwą wydawcy. O harmonijny rozwój człowieka, myśl pedagogiczna profesora Andrzeja Jaczewskiego. I tutaj proszę zobaczyć, że na stronie redakcyjnej pojawia się informacja, że jest to książka wydana na zlecenie Krakowskiej Akademii, a wydawcą jest Oficyna Wydawnicza. No i proszę zobaczyć, że tak też te informacje zostały uszeregowane w polu 260, czyli mamy Oficyna Wydawnicza na zlecenie Krakowskiej Akademii. CNI, PKW i U ze stawkami VAT. Proszę zobaczyć, że na stronie tytułowej mamy ODDK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa. A więc taka informacja znajdzie się w polu 260, ponieważ nie skraca się ani nie pomija poszczególnych elementów nazwy wydawcy stanowiących jej integralną część, nawet jeżeli jest to nazwa miejsca siedziby wydawcy, określenie dotyczące stanu prawnego instytucji, wyrażenie typu we współpracy czy na zlecenie. No i tutaj właśnie mamy ten przykład przeniesiony ze strony tytułowej do pola 260. W przypadku międzynarodowych korporacji wydawniczych, które w książce podają wszystkie swoje siedziby na świecie, np. Harlequin, Springer, Peter Lang, przejmuje się wyłącznie nazwę miejsca wydania związanego z wydaniem opisywanej książki, ustalonego na podstawie informacji podanych najczęściej na stronie redakcyjnej, np. kod krajów ISBN, lub w innym miejscu w książce. Informacje o wystąpieniu w książce innych siedzib wydawcy podaje się wyłącznie w strefie uwag. Kolejny przykład takiej publikacji podaje tylko opis bibliograficzny. Warszawa, Harlekin, copyright 2019. Jeżeli w źródle danych znajduje się tylko logo wydawcy, w tym sygnet drukarski czy wydawniczy, a zawartą w nim nazwę można odczytać, to przejmuje się ją do opisu. Nazwę wydawcy z logo przejmuje się na zasadach ogólnych. Pomija się elementy, które nie są częścią nazwy wydawcy. Na przykład motta, sentencje, hasła reklamowe, rok powstania firmy. Jeżeli logo zawiera nazwę i akronim, przejmuje się nazwę
pomijając akronim. Jeżeli w jednym źródle danych występują wyrażone słownie różne formy nazwy tego samego wydawcy, do opisu przejmuje się formę najpełniejszą. I tutaj mamy taki przykład: modernizm na peryferiach i na stronie tytułowej mamy 40 tysięcy malarzy, na stronie redakcyjnej Stowarzyszenie 40 tysięcy malarzy. Jeżeli w kolejnych źródłach danych występują odmienne formy tej samej nazwy, do opisu przejmuje się formę ze źródła stojącego najwyżej w hierarchii źródeł danych. No i oczywiście formę najpełniejszą. I dlatego też, biorąc pod uwagę tutaj tą zasadę hierarchii źródła, bierzemy formę ze strony tytułowej. Jeżeli forma ze strony tytułowej odbiega od formy ze strony redakcyjnej, no to ona jest najpełniejsza i to ją trzeba przejąć do opisu bibliograficznego. Dużą literą zapisuje się pierwsze słowo nazwy wydawcy. Kolejne wyrazy zgodnie z zasadami ortograficznymi danego języka. W przypadku nazw o ustalonym, nietypowym zapisie dużych i małych liter przejmuje się zapis bez zmian, o ile jest to zapis rozpowszechniony, a nie jednostkowy zabieg typograficzny. No tutaj mamy taki przykład ze znanego wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. No zapis tego wydawnictwa jest ustalony, rozpoznawalny, więc tak też zostało to zapisane. Natomiast no tutaj mamy przykład właśnie bardzo rozpowszechniony. W tym wypadku możemy przejąć to dokładnie tak, jak jest to zapisywane w formie znaku wydawniczego. Jeżeli w źródłach danych zawartych w publikacji występują nazwy różnych miejscowości związanych z procesem wydawniczym czy z nazwą jednego wydawcy, przejmuje się je do opisu, uwzględnia się przy tym dane z copyrightu i danych teleadresowych wydawcy. Jeżeli nazwa miejscowości będącej siedzibą wydawcy lub pełniącej inną analogiczną funkcję różni się od miejsca wydania, przejmuje się ją do opisu jako kolejne miejsce wydania. No i tutaj przykład bardzo częsty, różne miejsca wydania, jedno wydawnictwo. Jeżeli wiadomo, że data występująca w źródle danych jest fikcyjna, błędna, niepełna lub wymaga wyjaśnienia, przejmuje się ją bez zmian, podając wyjaśnienie z poprawną datą wydania w strefie uwag. No i tutaj właśnie mamy taki przykład: toksyczni ludzie. I proszę zobaczyć, że na stronie tytułowej mamy Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2009, a na stronie redakcyjnej wydanie drugie poprawione do druk Poznań 2019. Ewidentna pomyłka. Więc co robimy? Przejmujemy oczywiście informacje z okładki ze strony tytułowej, a w polu uwag, w polu 500 tłumaczymy się z tego. Na stronie tytułowej błędny rok wydania, prawidłowy na stronie redakcyjnej 2019. To był ostatni przykład z, jak myślę, bogatej egzemplifikacji przykładów na tej prezentacji. Oczywiście, jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to służymy pomocą i czekamy na takie pytania. Dziękuję Państwu bardzo.